Widziałem wczoraj wiele bardzo emocjonalnych wypowiedzi osób, które liczyły bardzo na to, że ze strony PiS-u obietnica zostanie zrealizowana i one się boleśnie rozczarowały. Sądzę, że ten rok różnych projektów, różnych zapowiedzi da ludziom bardzo wiele do myślenia, jak traktować tych polityków, którzy obiecują rzeczy, które są, jak się potem okazuje, nie do spełnienia. Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej przeszacowało budżet, bo to nie pierwsza obietnica. Mamy też wiek emerytalny, który powinien już zostać obniżony wedle zapowiedzi partii rządzącej. Prawo i Sprawiedliwość w swojej kampanii wyborczej nie miało żadnego umiaru. Z jednej strony wmawiało Polakom, że Polska jest w ruinie, że mamy do czynienia z jakimś upadkiem gospodarki, że nic w Polsce nie działa, że państwo nie działa. Z drugiej zaś strony obiecywało rzeczy, co do których od razu było wiadomo, że są nie do uniesienia budżetowego. I ja sądzę, że będziemy świadkami kolejnego wycofywania się z tych różnych zapowiedzi. Mam nadzieję, że wyborcy z tego będą wyciągać wnioski i że będzie to też nauczka na przyszłe kampanie wyborcze różnych partii, że należy ludziom mówić prawdę i wszelka bajka wyborcza mści się potem w przyszłości. Nie warto po prostu tak robić, że władza uzyskana za cenę tego rodzaju niespełnialnych obietnic przynosi wielkie rozczarowania obywatelom. Słyszeliśmy o teczce pani premier Szydło i ustawach na pierwsze 100 dni. Okazało się, że w tej teczce nic nie było, że projekty pojawiały się później, że projekty były chaotyczne albo były zupełnie inne niż te, które były zapowiadane. Przecież już pomijając nawet całe zamieszanie i łamanie konstytucji w związku z działalnością Trybunału Konstytucyjnego, ale przypomnijmy sobie ustawę o ziemi, ustawę, która zdemolowała służbę cywilną, więc ta teczka widać tak naprawdę była czarną teczką, niepokazaną wyborcom. A że gra na zwłokę widać, to widać też gołym okiem.